Jesteś tam? Brian? Co ty robisz na tym kanale? Próbowaliśmy dorwać cię na naszym kanale. Wiesz, zgubiłem radio, kiedy zaczął się ten cały burdel. Udało jej się przeżyć? Twojej żonie? Jakoś to ogarnę. Ta, bez twojej pomocy. Cieszę się. Muszę ci coś powiedzieć. To mów. Osobiście. A, nie ma szans. To bardzo ważne. Szlak. Na północy gór Kaskadowych jest cmentarz. Nasz Old Pioneer. Aha, tak, kojarzę. Spotkajmy się tam. Proszę. Dick, jak tam sprawy? Siema, Di. No, i to mi się podoba. A dzięki tobie stanę się miliarderem, co? Proszę bardzo. A, lubisz wydawać. Kredyty cię gryzą w kieszeni, czy co? No, i to mi się podoba. No dobra. Dick, nie dawaj się nikomu. Nie przydarzyło się nic takiego.
tak. Ah!
Jezusy! Dujder! Atak z flanki! Możesz sobie uciekać, teraz cię mam!
I po tobie.
Działać. Jesteś tam? Brian? Co? Co ty robisz na tym kanale? Próbowaliśmy dorwać cię na naszym kanale. Wiesz, zgubiłem radio, kiedy zaczął się ten cały burdel. Udało jej się przeżyć? Twojej żonie. Tak, bez twojej pomocy. Cieszę się. Proszę. Ci chcę powiedzieć. To mów. Osobiście. Nie ma szans. To bardzo ważne. Szlak. Na północy gór Kaskadowych jest cmentarz Old Pioneer. A, tak, kojarzę. Spotkajmy się tam. Proszę. Się nie zorientują. Ah!
Mam cię. To rozumiem. No. Chyba mogę coś z tego zrobić. No to jazda. Zrobione.
No dalej, otwierajcie. Weaver, co tam? Cześć, Dick. Jak leci? Słuchaj, muszę spytać, czy wiedźma z wyspy... Znaczy, sorry, twoja kobieta, jak się miewa? Ciągle pracuje nad swoimi badaniami? Bo wiesz, że ja wiem, nie? Wiem, że nigdy nie pracowała nad żadną bronią. Nie, Weaver, nie wiem, co wiesz. Wiem tylko, że prosiłeś mnie o pomoc, więc oto jestem. Dobra, stary, jak se chcesz. Słuchaj, jacyś goście rozbili obóz na południowy wschód stąd, wzdłuż 97. Zabijają naszych i atakują transporty. Całkiem nieźle się też urządzili. Na dachu starej stacji benzynowej. Zaznaczyłem ją na twojej mapie. Pomyślałem o tobie, bo możesz ich załatwić, zanim się zorientują, co jest grane. O, fajnie, że o mnie myślisz, Weaver. No, dobra, dobra, zrobię, co mogę. Dzięki, Dick. Doceniam. Nawet nie masz pojęcia. Jak tam sprawy? Co w sumie się dzieje, żeby się zgodzić? Dobranoc. Jak ci się podoba?
Weaver, jestem na miejscu. Ja... Tak, faktycznie wyglądają jak źli goście. Jacyś ludzie! Widzisz? Mówiłem ci. Potrzebujesz pomocy? Mam przysłać paru ludzi? Tak, okej. Okay. Dobra, stary. Do powodzenia. Do zobaczenia. Strzelać, życie! Straciliśmy kogoś! Kto wyrwał? Słyszeliście? Wycofujemy się! To już wszyscy. O mój Boże. Weaver, załatwione. Dick, jak ci poszło? Powiedziałem, załatwione. Dobra, stary. Zaktualizowałem twoje kredyty. Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili. Jeszcze raz dzięki.
świeże mięso. James Weaver do St. Johna. Dick, jesteś tam może? A, niech zgadnę. Masz na mnie zadanie? Co? Bo ja nie mogę nic obiecać. Jeden z naszych został wzięty jako zakładnik. W sumie to jedna, Melinda Foster. Tak czy siak, patrolowała naszą wschodnią granicę wzdłuż korytarza 97. Napadli ją. Dwóm naszym udało się przeżyć, ale Foster zabrali. Melinda Foster. Ona była sierżantem, prawda? No tak, tak, była. Ale rzuciła to w cholerę tak samo jak wszyscy inni. Zaznaczyłem na mapie jej ostatnią znaną lokację. Sprowadź ją tu, Dick. Kurde, zrobię co się da. Co tam, No to dobrze, że tu jesteś.